Cześć! W tym odcinku pokażę, w jaki sposób podpisać e-umowę na usługi Orange za pomocą cyfrowego podpisu. Zapraszam! Jak tylko doradca wprowadzi zamówienie, otrzymasz SMS-a, że na Twojej skrzynce czeka mail z dalszymi instrukcjami. Otwórz go. Znajdziesz w nim regulamin i cenniki usługi, którą zamawiasz oraz link, by zaakceptować umowę. Dotknij i przytrzymaj ten link. W ten sposób sprawdzisz, czy kieruje Cię on do odpowiedniej strony. Jeśli adres jest inny, nie klikaj w niego. Jeśli wygląda poprawnie, otwórz go. Pokaże się okno do wpisania jednorazowego kodu. Kod otrzymasz SMS-em. Przepisz go. Wyświetli ci się strona, na której udostępniamy dokumenty do podpisania. Możesz je otworzyć i zapoznać się z nimi lub zapisać je w pamięci swojego urządzenia, aby wrócić do nich w przyszłości. Teraz kliknij Podpisz dokumenty. Pokaże się kolejna strona, na której zobaczysz dokumenty do podpisania oraz Twoje dane. Jeśli wszystko się zgadza, to zaznacz to pole i kliknij Podpisz dokumenty. I gotowe! Wszystko się udało. Dokumenty podpisane, więc umowa jest już zawarta. Możesz jeszcze pobrać dokumenty na swoje urządzenie. A potem kliknij Idź dalej, aby zakończyć. Swoje dokumenty dostaniesz też na maila. Są one zaszyfrowane, a hasło do ich otwarcia prześlemy Ci SMS-em. I właściwie to już wszystko. Teraz poczekaj, aż uruchomimy Twoją usługę. Dziękuję i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!